Proszę Państwa, ósemka jest kobietą, dlatego też 8 marca obchodzi swoje święto i jest młodą, atrakcyjną, wykształconą 25-latką. Dziś spotykamy się na jej jubileuszu. W szkole pracuje 21 osób zatrudnionych od 1 września 1993 roku. W tym też ja jako dyrektor, więc znamy każdy element tej szkoły. Ale na jej sukces pracują wszyscy, nauczyciele, rodzice, uczniowie, środowisko, więc to jest nasze wspólne święto i wspomnienia.